Yeti wrzucił kolejny post na swojego Instagrama i to jest bardzo straszny post, ponieważ w tym poście zaczął mi grozić. Szczerze przyznam, że niespecjalnie mi się to podoba i taktyka Yetiego jest naprawdę bardzo brutalna, ale obiecuję, że zwalczymy go, no bo w końcu wszystko trzeba zwalczyć, wiecie, no nie ma czegoś takiego, żeby on mógł tutaj funkcjonować normalnie i tak dalej. Nie ma na to, prawda, tutaj przyzwolenia. Oczywiście pokażę wam ten post, który opublikował Yeti, wrzucił go dokładnie 11 minut temu, dlatego też rozpoczynam nagrywanie, nie miałem nawet czasu, żeby włosów ułożyć, więc mam tutaj taką jedną wielką kupę, ale to nieważne, to nie ma znaczenia po prostu, bo muszę jak najszybciej nagrać, póki ten post jest, póki jest jeszcze jego konto, bo nigdy nie wiadomo, kiedy, wiecie, kiedy zniknie i tak dalej, więc trzeba, prawda, korzystać. Wchodzę do niego na Instagrama i widzimy już dwa posty, na których jestem ja. Na pierwszym poście to jest to, w ogóle ile on ma obserwujących już, co jest grane, 412? Ja nie mogę, 322 lajki i 191 komentarzy, co wy tu pisaliście? Dobra, chyba trzeba koniecznie zrobić odcinek z tego, jak to czytam, nie wiem, nie może być, ale widzicie tutaj 8 lajków i 2 komentarze już ma, wrzucił to 11 minut temu, widzę, że i napisał to twój koniec, Szczypson. Nie wiem, o co chodzi, ale to, co tutaj mamy, mega mi się nie podoba i chciałbym koniecznie znaleźć to miejsce dzisiaj na odcinku. Chciałbym znaleźć, gdzie on to w takim razie schował, gdzie on ma coś takiego. Więc prawdopodobnie widzę, że jest lód, więc to pewnie jest w jego jaskini. Więc pójdziemy sobie dzisiaj do jego jaskini po prostu przejrzeć i poszukać, czy przypadkiem tam się coś takiego nie kryje, bo całkiem możliwe, że właśnie tam coś takiego będziemy mogli znaleźć. Dobra, więc ja nie tracę czasu, od razu lecę do Yetiego. Jest dzień, bo akurat się przespałem, żeby właśnie nie lecieć tam w nocy. I lecimy zobaczyć, czy tam się kryje właśnie to miejsce. Musimy, prawda, pamiętać, że jest to moja postać jakby powieszona na łańcuchu i mamy też tam masę lodu, więc to prawdopodobnie jest jego jaskinia. No szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie by to indziej mogło być, gdzie by się tyle lodu utrzymało, więc lecimy w takim razie do jego jaskini zobaczyć, czy to tam jest. Oczywiście jak ja to tam zobaczę, mam pewien plan. Chciałbym rozebrać to wszystko i zniszczyć całe to miejsce po prostu, wiecie, o co chodzi, więc taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Zniszczyć wszystko, co ma tam Yeti, pokazać mu, że znaleźliśmy to miejsce, że to nie jest takie poukrywane i tak dalej. Poza tym, no wiecie, gdzie indziej by to mogło być, jak nie w jego jaskini, no przyznajmy szczerze, no po prostu musi to tam być. Więc lecimy w takim razie tam to zobaczyć, zlokalizować i, że tak powiem, dowiedzieć się, czy jest tam coś więcej, a może dowiemy się czegoś innego. Ja też bardzo chciałbym w ogóle zrobić podejście pod włamanie do niego na konto. Nie wiem, czy to się uda w ogóle, bo totalnie nie mam pojęcia, jakie mógłby mieć hasło. No bo tam nazwa użytkownika, to da się sprawdzić, ale hasło, jakie hasło mógłby dać Yeti, totalnie nie mam pojęcia. Więc po prostu będę jakoś kombinować. Jeżeli mi się uda, no to dam wam znać. Już w sumie raz próbowałem, ale nic nie wykminiłem. No musimy szukać znaku, bo ojejku. Dobra, nie zginąłem na szczęście. Na spokojnie sobie tam lecimy. Próbowałem już raz się włamać do niego na konto, tak poza odcinkiem, ale no niestety mi się to nie udało, więc trzeba będzie jeszcze raz, prawda, poszukać czegoś. Dobra, co tutaj mamy? Jak ktoś przejdzie, to zniszczę. Aha, że jak ktoś przejdzie dalej, to że Yeti mnie zniszczy. Okej, rozumiem. Dobra, tu jest coś zabunkrowane, widzicie? To tutaj trzeba koniecznie sprawdzić, co tutaj się kryje w takim razie, bo nie wiem, okej. Czemu on to zamknął? Czekajcie, przejdźmy tędy. Ja tu chcę wejść. Tutaj coś się kryje? Chyba nic tutaj nie ma. W skrzynkach dalej śnieg, tak jak miał być śnieg, po prostu jest bez przerwy. On tutaj ma masę tego śniegu. Chciałbym sprawdzić to miejsce, ponieważ szczerze mówiąc mam podejrzenie, że to tam może być. Aczkolwiek musimy też sprawdzić to więzienie, w którym mnie zamknął. Nigdy mi się tak nie udało płynnie tu wejść, przysięgam. Dobra, schodzimy tutaj na dół. Tu jest ta nasza tajna baza, wejdźmy sobie, zobaczmy, jak tutaj się sprawy miewają. Wszystko gitara, nie? No idealna jest ta baza, idealna jest, serio. Tu w ogóle trzeba zrobić to przejście dalej, ja jeszcze go nie zrobiłem. Trzeba, będę musiał go zrobić w końcu. Więc gdzieś poza odcinkiem sobie to ogarnę, no bo na odcinku szkoda czasu na to. Ale w tym momencie musimy znaleźć miejsce, w którym Yeti właśnie miał to miejsce. No wydawało mi się, szczerze mówiąc, że to może być gdzieś tu, że to na przykład jest tu. Wiecie, że tutaj ten screen jest, bardziej tak by to pasowało, albo tutaj. Tu nawet jeszcze lepiej by to pasowało. No ale chyba to nie jest tutaj, no chyba, że jest jakieś tajne przejście gdzieś. Ale szczerze mówiąc, no nie wiem, to jest takie, wiecie, szukanie igły w stogu siana. Więc może być ciężko, to jest podejrzane, czy tutaj coś jest, nic tutaj nie ma. Dobra, czyli to chyba nie tutaj. Sprawdźmy w takim razie miejsce, w którym jest to więzienie, to tam na górze, w którym byłem ostatnio. Może przerobił to miejsce i może teraz to wygląda inaczej, więc szybko tutaj wejdźmy, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Oła! Ojejku, prawie zginąłem. Dobra, tu gitara, wiecie co, ja zrobię tylko tak, żeby on nie mógł mnie zamknąć. Bo już się boję, dobra, tu było to miejsce, w którym mieliśmy plan na ucieczkę, ale nie było ono konieczne, bo mnie uratowali tutaj przyjaciele. No ale tutaj nic nie ma, to też nie tutaj, to wszystko jest tak jak było. Więc kurczę, gdzie to jest?
Kurde, ej, nie wiem, serio, nie mam pojęcia. Dobra, w tych skrzynkach nic nie ma. Dobra, przeszukajmy jeszcze jakieś inne miejsca. Na pewno tu muszą być jakieś ukryte jeszcze przejścia i tak dalej. Jestem, no, to jest po prostu, to musi tak być. Czekajcie, tutaj coś jest. Czy to tutaj może być? Tutaj, halo? No nie, no, tu jest śnieg jakiś. Czy to się da rozwalić? Da się rozwalić, ale to tylko śnieg jest, dobra, czyli nie. Wiem, że za obrazem jest przejście. Czy tutaj to jest? Nie, tu jest ta książka, która była. Czy to jest to samo, co wtedy było? W Netherze coś... No, to jest to samo, dobra. Czyli to też nie tutaj. Ej, kurde, to tego tutaj nie ma! Co to ma być? Gdzie... Nie, no to musi tutaj być gdzieś. Czekajcie, jeszcze tu sprawdzę na górę, bo tutaj jeszcze nigdy nie byłem. Tutaj halo, halo. Hop, hop, hopsasa, hopsasa. Tutaj tak jakby coś miało być, ale chyba nic nie ma, czekajcie. Nie mam pochodni, naprawdę? Czekajcie, wezmę, ukradnę mu jedną pochodnię. Patrzcie, tu ma ich bardzo dużo. Nawet nie zauważy, że mu znikła. A ja będę mógł dzięki temu mieć wizję. Dobra, wejdźmy tu, zobaczmy, tutaj coś jest. Przekopmy się tutaj kawałek dalej. Nie, no, tu nic nie ma. A tu? Nie, no dobra, tutaj nic nie ma. Okej, okay, dobra, czyli fałszywy alarm, tutaj nic nie ma, widzowie. Tutaj nic nie znaleźliśmy. Dobra, czyli nie ma. A tu? Też, dobra, nie, no to wygląda bardzo podejrzanie. O, tu jest ten cały mechanizm. Wow, możemy zobaczyć, jak mechanizmy robi Yeti, a to może kiedy indziej. Dobra, zobaczmy tu, to pewnie to jest dziura właśnie do tego mechanizmu. O kurde, tu jest taka jaskinia? Dobra, czekajcie, bo to jest mega ciekawe, ja nawet nie wiedziałem, że tam jest taka jaskinia. Dobra, widzowie, szczerze wam przyznam, że totalnie nie wiem, nie, tego tutaj nie ma, ja się poddaję w tym momencie. Musimy dostać więcej informacji, może bym napisał do Yetiego, może bym się go spytał, gdzie to jest i tak dalej, może bym mnie nakierował jakoś. No bo szczerze przyznam, że no, szukałem tego tutaj, ale no nie ma po prostu, nie ma tego w tym miejscu, więc to jednak fałszywy alarm. Nie wiem, albo to dobrze ukrył, albo to jest gdzieś głęboko pod ziemią, albo... ma gdzieś jakąś bazę jeszcze, o której my nie wiemy. I to by się przydało znaleźć w sumie, jeżeli taką bazę by miał. No szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie mógłby taką bazę mieć. No bo jakby tutaj na wiecie, na tym śniegu całym, no to jakby no nie widać żadnych baz. No wiem, że tutaj gdzieś miał jeszcze jakąś bazę. Gdzieś mi tam chłopaki to pokazywali wcześniej. Tutaj chyba? Chyba tutaj to było. Może to jest tutaj, jeszcze sprawdźmy tutaj. Może akurat, ale tutaj to wygląda, jakby się tutaj nic nie zmieniło. Więc chyba tutaj to jest tak, jak było. Masa tabliczek, masa jakichś takich rzeczy. Nie, to nie tutaj. Dobra, to nie tutaj. Okej, czyli krótko mówiąc, jest gdzieś jakieś miejsce jeszcze, w którym Yeti coś ma. Albo jest to dobrze ukryte w tamtej jaskini. Nie wiem. To mam nadzieję, że jakoś odkryjemy w najbliższym czasie i tak dalej. No szczerze przyznam, nie wiem. Nie wiem, gdzie mam tego szukać. Bo już miałem wrażenie, że przeszukałem wszystko. Czekajcie, czy ja tu przejdę? Ej, dobra. No nie wejdę tu, no już po prostu... Dobra, trzeba zrobić tak. Zalewam to. No trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. Dobra, wracamy na chatę. Trzeba wrócić, więc ja tutaj spróbuję szybkie wiadro na dół zrobić. Może to być... Czy tam? Nie, no tam nie ma żadnej bazy jego. No niemożliwe, żeby on tam zrobił bazę w miejscu, w którym ja chciałem na niego zrobić pułapkę. Dobra, udało mi się już. Myślałem, że zginę, to bym się popłakał. Dobra, wróćmy na chatę w takim razie. Przygotujmy się po prostu może na jakąś walkę z nim, czy coś takiego. No bo nie wiem, szczerze przyznam, gdzie mamy tego szukać. Może to być gdzieś tutaj też na Palionowie. Czy on by się odważył zrobić tajną bazę tutaj gdzieś pod naszymi, że tak powiem, skrzydłami, tak żebyśmy tego nie zauważyli? Kurde, może by tak być. Wiecie, Minecraft jest tak rozległy, że szczerze przyznam, że może to być wszędzie. Może to dosłownie być wszędzie. Więc tak naprawdę nie mamy jakby wpływu na to, gdzie to może być. Co to jest? O nie. O nie. Nie, 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 to się nie dzieje, naprawdę. Okej, wejdźmy tu. Nie, ja nie chcę tam wchodzić, boję się tam wchodzić. Dobra, kto jest na serwerze? Ja i Bzyku. Dobra, nie ma Yetiego, no teoretycznie powinienem być bezpieczny z tym, jak tam wchodzę. Dobra, wchodzę, trudno, trzeba to zrobić. Błagam, czekajcie, patrzę tu w tą stronę. Błagam, to nie jest to miejsce, o którym myślę, to nie jest tu. To nie jest tu, proszę, to nie jest tu. Okej. To jest tu? O nie! Nie, to się nie dzieje, naprawdę! To jest ten screen, to jest tutaj, stąd! Nie, no po prostu to się nie dzieje, no po prostu nie! Co to jest za miejsce w ogóle? Dlaczego on sobie zrobił tajną bazę pod moim domem? Pod moim domem! Ja ledwo co to powiedziałem, że on mógłby się odważyć zrobić tajną bazę pod naszymi nosami i odkrywam tajną bazę pod moim domem. Jak ja jej nie zauważyłem wcześniej? Dobra, co tu mamy? Jest jakaś książka. Czy to są...
Czy to są dane? Czy to jest login i hasło do jego konta w Minecrafcie? Czy on ma nazwę MC Yeti? Czekajcie, ja to muszę sprawdzić. On ma nazwę... Patrzcie to. On ma nazwę MC Yeti. To jest to. Albo on chciał, żebym ja to odnalazł, albo nakryliśmy go. Albo go nakryliśmy. Szczerze przyznam, że nie wiem. Okej, wiecie co? Zrobię tak. Czekajcie, ja to kopiuję. Ctrl-C. Odkładam mu tą książkę tutaj w takim razie, bo bez sensu jest to brać ze sobą. Ja jedyne, co chciałbym zrobić, to patrzcie. Widzicie te kryształy? Ja widzę. Ja sobie by chętnie przytulił. Ja myślę, że ten jeden sobie zabierzemy. No, najwyżej wrócimy, mamy blisko. Ja potrzebuję zrobić sobie lunetę. Więc ja w tym momencie biorę to i zrobię sobie tą lunetę. Czy to się komuś podoba, czy nie. Ale zanim to muszę jeszcze znaleźć książkę jakąś. Dobra, weźmy tą, to chyba nie ma znaczenia. Nie taki głupi, dobra, to jest to, co on zrobił. Tu możemy sobie to wkleić w tym momencie. No i tą książkę, bardzo ważną, trzeba odłożyć w to miejsce w tym momencie. Bo tutaj mamy już też jakąś inną, ta ważną książkę też była. A to jest ten tajny kod od Milki. Dobra, to jest bardzo, bardzo stara książka, tak powiem. Ale to było nam potrzebne, więc dobrze, to skopiowaliśmy. I mamy teraz, prawda, zapisane to i będziemy mogli spróbować się włamać. Dobra, spróbuję od razu po tym odcinku, nagrywam kolejny odcinek, jak się spróbuję włamać na to konto. I zobaczymy, czy mi się uda. Jak mi się uda, to naprawdę będzie sukces. Dobra, czekajcie, co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić tą lunetę. Z czego się robi lunetę? Czekajcie, to muszę sprawdzić, to tu będzie. O, dwa razy miedź i to. Czy ja mam miedź? O nie, ja mogę nie mieć miedzi. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Ja nie mam miedzi i ja tego nie zbieram. Przecież to jest takie gówienko. Ja tego nie chcę mieć nawet, to ja to opluwam. Dobra, nie no, szybko ogarnę jakąś miedź. Szybko lecimy po to, bo tu gdzieś na pewno będzie. Patrzcie, jest, dobra, łatwo. Łatwo, bierzemy raz. Nawet mamy, kurczę, 10 mi dropło z jednego. Jaka ta fortuna jest mocna. Dobra, szybko to przepalam, bo chcę to zrobić jeszcze na odcinku. Ej, dobra, powalona akcja, że znaleźliśmy coś takiego, serio. Nie spodziewałem się tego, że uda nam się znaleźć spodziewałem się, ale nie spodziewałem się tego, że znajdziemy to tutaj. Że pod moim domem jest jakaś tajna baza. Ale wiecie co, jak tak sobie o tym teraz myślę, to tu są jakieś pewnego rodzaju możliwości. Bo teraz możemy go podglądać, bo on nie musi wiedzieć, że my tam byliśmy, wiecie, jakby... Zostawiłem mu książkę, rozwaliłem tam niby ten jeden kryształ, ale to i tak jest szansa na to, że on się nie zorientuje, wiecie, więc jest jakby, jest szansa. Dobra, mamy lunetę, zobaczmy, jak to wygląda, jakie mamy przybliżenie teraz. Czy jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest, pies mi szczeka, czy jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest na tamtej górze? Uwaga, pum, patrzcie, jaki zoom, to jest niesamowite. Nie mogę się doczekać, aż przetestuję tą lunetę na jaskini Yetiego. Przecież ja będę tam na górze, z daleko. I tak sobie popatrzę na to, czekajcie, patrzcie, zróbmy tak. O, tam, na to, uwaga, pum. Widzicie? Jaki mamy wgląd? To jest niesamowite. Patrzcie, ile my możemy widzieć. Tam ktoś może stać, a my go widzimy normalnie. Dobra, czekajcie, a zobaczmy jeszcze tak. Zobaczmy najdalej gdzieś, tam, palionka, pum. No przecież mogę widzieć, jak... Niesamowite to jest przybliżenie. Ja nie mogę, bo to jest, wiecie, bo to mam, jakby to jest samo przybliżenie lunety, a ja mam jeszcze Optifine'a, więc w tym momencie to jest podwojone przybliżenie, no niesamowite to jest, wow. Dobra, no luneta mega dobra, dobra, muszę ją sobie zostawić, mega dobra rzecz. Odkryliśmy tajną bazę Yetiego pod moim domem, no, nie spodziewałem się tego, ale przynajmniej znaleźliśmy to miejsce, no i mamy prawdopodobnie login i hasło do zalogowania na jego konto na Instagramie. Spróbujemy, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa.